Jesteśmy na stoisku Grodna na targach Energeta. W 2020 pierwszy raz pokazujemy Waszą ładowarkę Watt Pilot. Stację ładowania pojazdów elektrycznych Fronius Watt Pilot. Co sądzisz o polskim rynku elektromobilności? Polski rynek elektromobilności jest właściwie w początkowej fazie swojego rozwoju, dlatego że tych samochodów mamy dopiero około 30 tysięcy. Taka jest mniej więcej ilość, która została niedawno zaraportowana. Natomiast jeżeli chodzi o ilość punktów, w których możemy doładować te nasze samochody elektryczne, to jesteśmy na trzecim miejscu, ale niestety od końca, w przeliczeniu na ilość kilometrów naszych dróg. Tak, ta infrastruktura do ładowania wydaje się tutaj najbardziej istotna, dlatego że samochody są chyba już dopracowane. To Volvo, które stoi za nami, ma zasięg około 400 km. Wydaje się wystarczający. Te zasięgi rzeczywiście samochodów elektrycznych znacznie się wydłużyły w ciągu ostatnich kilku lat. Czyli mamy około 400, a nawet rekordowo 600 km zasięgu na jednym ładowaniu. Mając odpowiednio gęstą sieć stacji ładowania, ta podróż byłaby rzeczywiście komfortowa, no bo też co jakiś czas potrzebujemy zatrzymać się, żeby odpocząć, napić się kawy. Jeżeli moce ładowarek byłyby wystarczająco duże, no to ten czas na wypicie tej kawy byłby rzeczywiście krótki. Ta sieć komercyjna powstaje w Polsce i myślę, że w niedalekiej przyszłości, czyli za rok, za dwa, będziemy w stanie komfortowo podróżować po całym kraju, nie martwiąc się o to, że podjeżdżając pod stację będzie ona zajęta, czy nie będziemy mogli z jakiegoś powodu się na niej naładować. Natomiast dzisiaj musimy rozwijać rynek tych domowych stacji ładowania. Dzisiaj musimy ładować szybko samochody elektryczne w swoich domach. Producenci samochodów z reguły dołączają do swoich samochodów stacje czy przejściówki, które umożliwiają nam naładowanie samochodu z gniazdka, ze zwykłego gniazdka 230 V, ale ta moc ładowania jest bardzo niska, ona wynosi około 3,68 kW, w związku z tym ładowanie samochodu może trwać nawet 30, prawie 40 godzin, co z reguły jest nieakceptowalne. Dlatego opcją są na przykład takie przydomowe czy domowe stacje ładowania samochodów, które mają moc do 22 kW, jeżeli tylko oczywiście mamy takie przyłącze. Wtedy ładowanie takiego pojazdu elektrycznego trwa około 3-4 godzin w zależności od pojemności akumulatora. Wspomniałeś o przyłączu, to bardzo ważne, dlatego że 22 kW mocy wyjściowej jest też często nieosiągalne przy domkach jednorodzinnych. Czy możemy w jakiś sposób ograniczyć moc maksymalną tego urządzenia? To jest bardzo dobre pytanie, zwłaszcza że mówimy o mocy, która jest dodatkowa, tak? Czyli jeżeli nadal przecież chcielibyśmy korzystać z naszych domowych urządzeń, więc te 22 kW powinny być de facto dodatkową mocą przyłączeniową. Ale tak, odpowiadając na Twoje pytanie, można bardzo płynnie ograniczać, bo z krokiem 1 ampera można ograniczać moc ładowania, także możemy sobie ją elastycznie dobrać do tego, co jest akurat w danym punkcie, bo tą stację ładowania można przyłączać sobie w różnych miejscach, ona jest mobilna. Może wróćmy jeszcze do zasadności zakupu samochodu elektrycznego. Prócz tych aspektów ekologicznych są też aspekty czysto finansowe. Akumulator w tym samochodzie ma 75 kWh, pozwoli na przejechanie około 500 km, 400-500 km, czyli potrzebuje około 15 kWh na przejechanie 100 km. To znaczy, że ładując go w domu, koszt przejechania 100 km będzie oscylował w okolicach 10 zł. Dokładnie, więc okazuje się, że jest to najtańsza forma podróżowania. Niestety samochody elektryczne nadal jeszcze są nieco droższe niż ich odpowiedniki spalinowe, tak? No bo znamy wersję spalinową tego modelu Volvo i różnica w cenie jest rzeczywiście istotna, ale ona będzie się z biegiem czasu zacierać. Te samochody elektryczne są coraz bardziej masowo produkowane, więc to też wpływa na obniżenie ceny. No a w Polsce od niedawna mamy również dotację o nazwie Mój Elektryk, która też pozwala obniżyć koszt zakupu tego samochodu. I to dość znacznie. Tak, elektromobilność i wykorzystanie energii elektrycznej do podróżowania to przyszłość. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Wracając do naszej stacji ładowania, to o czym rozmawialiśmy, czyli możliwość ograniczenia mocy ładowania, dostępne jest z aplikacji, z dedykowanej aplikacji, która po pierwsze daje nam podgląd tego, co się w danej chwili dzieje, czyli jaki jest na przykład wartość prądów
na każdej z faz, czy samochód jest ładowany, czy ładowanie się zakończyło, ale umożliwia nam również pełną kontrolę, tak? Czyli możemy rozpocząć proces ładowania, zatrzymać proces ładowania, wybrać odpowiedni tryb, tych trybów jest kilka, na przykład tryb ładowania nadwyżką energii pochodzącą z fotowoltaiki. To urządzenie komunikuje się z falownikiem Fronius i będzie ładowało nasz samochód na przykład tylko nadwyżką energii pochodzącą z fotowoltaiki, czyli najtańszą formą energii elektrycznej, którą możemy mieć w naszym domu. Możemy również ograniczyć dostęp. Tutaj z przodu mamy możliwość przytknięcia klucza RFID, który rozpoznaje użytkownika i dopiero po takiej formie zalogowania się do tego urządzenia możemy rozpocząć proces ładowania. Myślę, że jest jeszcze jedna ważna zaleta, bo widziałem wiele tego typu ładowarek typu Wallbox. Wszystkie one były większych gabarytów. To jest całkiem kompaktowe urządzenie, a do tego przenośne. I do tego przenośne, można ją zdjąć z tego uchwytu, włożyć do bagażnika, nie zajmuje dużo miejsca. Są odpowiednie przejściówki, także możemy mieć, podłączyć się do gniazda trójfazowego 32-amperowego, trójfazowego 16-amperowego, a nawet do gniazdka jednofazowego też to urządzenie potrafi ładować jednofazowo. Czy aplikacja pozwala na generowanie historii ładowania? Jesteśmy w stanie sprawdzić, jak wyglądał proces ładowania naszego samochodu? To możemy obejrzeć akurat prawdopodobnie w naszym samochodzie, też zależy od modelu samochodu. Natomiast ta stacja ładowania umożliwia wskazanie na przykład ilu użytkowników albo który użytkownik jaką ilość energii pobrał poprzez to urządzenie. Natomiast niedługo będzie pełna integracja tego, dostępna będzie pełna integracja tego urządzenia z naszym SolarWebem i tam będzie można zobaczyć tego typu wykresy, tak? Ile energii przekazaliśmy do naszego samochodu.